tak dudni, co tak brzmi. Już za chwilę w jedynce wyjątkowy film o ikonie polskiej piosenki Krzysztof Krawczyk – Całe moje życie. A na drugi odcinek serialu Osiecka zapraszamy już jutro o 20:15. Zaczynamy jubileuszowy program Kocham Dwójkę. Dziś gospodarze tyle turniejów. Norbi i Karol Strasburger pod przewodnictwem kapitan Marzeny Rogalskiej. Zmierzą się z drużyną M jak Miłość, Mikołajem Roznerskim i Teresą Lipowską, którymi dowodzi Maciek Kurzajewski. Program poprowadzi jedyny i niepowtarzalny Tomek Kamek. Wieczór! Mamy komplet, jak widzę. Gwiazdy seriali, gwiazdy teleturniejów, moi najulubieńsi kapitanowie. No i najważniejsze, że są państwo. Zaczynamy! Bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ją nie śpię, kopiując, jak nic nią. Kocham Dwójkę. Na dobry początek w specjalnej jubileuszowej wersji piosenki Lornetka. Dwójki. Zaczynamy. Uwaga, w tej rundzie zarobią! Karola w familiadzie, tak? W labiryncie ludzkich spraw nasza miłość ciągle trwa na przekórzą. Maciejowo-miłosna drużyna M jak Miłość. W finale witam państwa serdecznie, ponieważ macie 9600 na koncie. Miłość wygrywa. Tak. Nie mamy. Za chwilę do tej sumy będziecie... Obiad, znowu rzepkę mam. Śpiewą, miłując, jak
Cześć, witamy w naszej kuchni. Przez całe ferie będziemy dla was gotować super smaczne. Będę pierwszy, wszystko zjadłem, moim kieszonom. I to marzenie właśnie się spełnia. Sponsorem programu jest Onboard Hong Kong, agencja komunikacji marketingowej. Kraje, które łączy coś więcej niż wspólna historia. Przyszłość muzyki klasycznej. Czechy, Polska, Węgry i Słowacja przy współudziale Serbii. Młodzi muzycy z pięciu krajów przystąpią do rywalizacji. Każde z państw wybrało swoich najlepszych muzyków klasycznych, by razem stworzyć coś niezwykłego. Tu, w Budapeszcie. W jury światowej klasy sławy. To było naprawdę niewiarygodne. A na scenie prowadzący Ida Nowakowska, królowa polskich programów telewizyjnych. Oraz Tomasz Gottschalk, światowej sławy ikona niemieckiej telewizji. Podobało ci się? To będzie najbardziej niezwykły pokaz talentów. Mistrzowskie i niezapomniane chwile. Amira, wzruszyłaś mnie do łez. Brawo, brawo. W tym show zachwycą cię nawet najmłodsi zawodnicy. Sposób, w jaki to grasz, widowisko. Wirtuozi V4+. Gramy w tym samym miejscu. To jest półfinał. Wirtuozi V4+. Międzynarodowy talent show. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Erika Miklosza to węgierska śpiewaczka operowa, solistka węgierskiej opery państwowej. Regularnie występuje w najbardziej prestiżowych operach świata. Teraz jest jurorem w Wirtuozach. Jest to bardzo dobra okazja przy... Wirtuozi V4+, międzynarodowy talent show, składa się z czterech części. Dwa półfinały, masterclass i superfinał. W każdym z pół 15 tysięcy euro. Przedstawienie, czas zacząć. Ulgę i nie mogę się doczekać wyników. Zobaczmy kolejnego uczestnika, którym jest 13-letni, znakomity pianista z Polski, Michał Korzeń. Uwielbia fotografować ptaki. Każdy z was. Więcej informacji o programie i uczestnikach można znaleźć na naszej stronie internetowej i na facebookowym profilu Wirtuozów, tak jak widzicie poniżej. Mamy nadzieję, do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. And here he is in person, Maxim Vengerov. Saxophone players always do this. Why? Can you play a little bit for me and then I can dance with the dog? Sorry, I can't play dance music. May I get a selfie with you or? Of course. I try to look like Justin Bieber. We'll recognize your sound. That's very important.
Amira, you made me cry a lot. Sponsorem programu jest Onboard Hong Kong, agencja komunikacji marketingowej. Ale święta to nie tylko Mikołaj, kolędy i prezenty. Każdy naród żyje dziełami swojej kultury. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste. Umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Patriotyzm jako miłość do ojczyzny na środa. Kategoria film i serial dokumentalny. Z otchłani pradziejów. Je tournée. Polska w obiektywie. Dokumentalna środa. Warto zaznaczyć, że niemal scena narodowa. Czwartek z teatrem. Kategoria teatr. Inspekcja. Nowa. Czwartek z teatrem. Aż 19 instrukcji. Kategoria rekonstrukcja. Wojna światów. Życia. Piątek z filmami po rekonstrukcji. Rzeczywiście, gdyby kondycja kinematograficzna. Koncertowa sobota. Kategoria koncert i widowisko. Koncert ku niebu i wolności. Koncertowa sobota. Jak widzimy, tu również Telewizja Polska prezentuje szeroki polskiej do włoskiej niedziela ze świętym Janem Pawłem II. Kategoria specjalna. Dziedzictwo świętego Jana Pawła II. Klucz do Wojtyły Włoskiej. Niedziela ze świętym Janem Pawłem II. Miniony rok to rok obchodów. Dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję państwu za obecność. Pierwszy Festiwal Kultury Narodowej Pamięć i Tożsamość. Blisko 100 festiwalowych propozycji w 6 kategoriach. Ponad 450 godzin filmów, seriali, dokumentów, spektakli i koncertów wyprodukowanych przez Telewizję Polską. Od 22 lutego do 1 marca na stronie www.fkntvp.pl. Z autorem.
Jest z nami Witold Szabłowski, dokumentalista, pisarz od kuchni. Najbardziej to mi szkoda dzieci. Mamy w tej chwili wojnę, wojnę z pandemią. Wróg niewidoczny. To wszystko idzie tak szybko. Kozacka miłość. Odcinek 13. Солнце да яркое белое горит. Ой, ночи темные да горячи объятья. Сердце да девичье ты заговорил. Ой, мама, маменька, да не умею брать я. Любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной, любимый мой, один такой на свете, да не судьба нам вместе быть с тобой, любимый мой, любимый мой. Бег до ковыль до самой до зари, долго ли коротко, на двоих дорога. Сердце да девичье ты заговорил. Ой, люди добрые, ты не судите строго. Любимый мой, один такой на свете, да не судьба нам вместе быть с тобой. W poprzednim odcinku. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Maja i Jerzy Piotrowscy. Czytał Marek Ciunel. Definicja samego siebie. Jestem podróżnikiem. Chwile, momenty, sam siebie. Jestem kolekcjonerem emocji. Jestem kucharzem, czasami szefem kuchni. Przyjechałem tu przede wszystkim po przygodę. Ryby bałtyckie, nowe smaki i nowe doświadczenia. Myślę, że to będzie wspaniała historia i przygoda. Ostatni raz w Gdańsku byłem z 5-6 lat temu. To taki trochę powrót do wspomnień. Nie chcę tego. Rewelacja, myślę, że byłby zachwycony. Podróżuję przede wszystkim dla inspiracji. Poznawanie innych ludzi, kultur, poprzez jedzenie między innymi, bardzo inspiruje. Za wspólną bałtycką przygodę z programem dziękuję jego sponsor. Właściciel marki Naturalnie Bałtyckie. Wiera, sława, pieniądze. Zobaczcie, co dziś w programie. Cyganka powie tobie jukiem. Kabaret, super show dwójki, tak za... Owiesiu!
zaraz będę. Zaraz, ja już wszystko mam. Potyczki na słowa, konferencja prasowa. O! Dawid Podsiadło, a w tej roli Andrzej Kozłowski. Szmalu dużo. Jarek Sobański. Oto nasza sonda. Co to znaczy zrobić karierę? W życiu często czekamy na okazję. Dziękuję. No i misja wykonana.